Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Zobaczcie, co ja tutaj mam za furę. To jest Koenigsegg Regera, który posiada, wiecie ile? Tylko jeden bieg. No, właściwie dwa. Jeden do przodu i drugi wsteczny. Naprawdę, poczytajcie sobie o tym samochodzie, bo jest to naprawdę fantastyczna dawka wiedzy na temat motoryzacji i w ogóle polecam wam sobie zobaczyć, poczytać, pooglądać jakieś filmy dokumentalne na temat marki Koenigsegg, bo naprawdę jest się czym zainteresować i no, myślę, że prezes tej marki ma ciekawą wizję ogólnie motoryzacji jako takiej i sposób, w jaki rozwija swoją markę, jest bardzo, bardzo interesujący. Tak, do gry ogólnie trafił już właściwie, ale jeszcze nie jest dostępny Koenigsegg Jesko. Jest to po prostu bardzo podobnie wyglądający samochód do tego, z tym, że troszeczkę inne ma podzespoły, odrobinę się różni z wyglądu, ale ogólnie kształt bryły jest bardzo podobny, ma z tyłu wielki taki spoiler, więc na pewno go sobie w Fordzie przetestujemy, jak tylko będzie dostępny. Ten samochód ma tylko jeden bieg, jest zasilany silnikiem spalinowym i potrafi rozpędzić się w bardzo, no po prostu bardzo szybko się potrafi rozpędzić do 300 km na godzinę, a jego prędkość maksymalna to ponad 400 km na godzinę, więc jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawy samochód. W grach spotkacie go na przykład w The Crew 2, spotkacie go w Need for Speed Payback, chyba jest też w Need for Speed Heat, ale nie jestem pewny. No i oczywiście w Fordzie możecie go rozpędzić do ponad 400 km na godzinę, 400 chyba nawet 50 śmiga i on zaczyna się tak naprawdę rozpędzać, zaczyna pokazywać swoją moc, wiecie po ilu? Po około 250 km na godzinę zaczyna mieć takie, wiesz, poweraśne przyspieszenie. Dzisiaj myślę, że będziemy sobie kontynuować wyzwanie z poprzedniego odcinka, dlatego że bardzo mi się spodobało, czyli że no, bierzemy samochód przeciwnika za każdym razem, co nas zmusza do tego, abyśmy zawsze atakowali kogoś mocniejszego. No, jedni coś takiego mogą lubić, inni nie. Ja powiem wam, że od czasu do czasu fajnie jest wyzwać sobie kogoś słabszego, bo po prostu możesz odetchnąć, tak? Ale może tym razem darujemy sobie, chociaż na ten jeden odcinek, rezygnację z... Ojej, słabo idzie na śniegu. Rezygnację z dropów, także jak będzie jakiś dropik, to sobie go po prostu zgarniemy, ale jesteśmy nastawieni na to, żeby atakować. Że jak kogoś znajdziemy, to od razu przystępujemy do ataku. Na razie tutaj nikogo nie widzę, więc mogę sobie troszeczkę odsapnąć. Wiecie co? Szlają się po tej mapie i szlają. Widzę, że tutaj pojedynki już robią ludzie, którzy mają 7 poziomy, a ja dalej jeszcze minikuperem nikogo jeszcze na pojedynek nie wyzwałem. Ani nawet żadnego dropa nie znalazłem, nic. Totalnie jestem goły i wesoły, a raczej nie wesoły, bo czuję, że zaraz mnie ktoś sprzątnie. W ogóle pod ostatnim odcinkiem, pod jeszcze wcześniejszym odcinkiem z Fortnite'a pisaliście mi masę różnych wyzwań, bo o to was poprosiłem i wybrałem sobie to najciekawsze moim zdaniem. Ale z tamtego odcinka, z komentarzy tam, będę sobie po prostu wybierał jeszcze inne takie różne wyzwania, bo tam było tego masa i naprawdę chyba mam materiał na kilkadziesiąt odcinków. Jedno z takich ciekawszych wyzwań polegało na tym, żebym jeździł cały czas na kamerze z kokpitu przez cały odcinek, całego eliminatora. Tylko używał tego widoku, tu mamy jakiś samochód. No wiecie, problem jest taki, że kurczę, no niewiele widać. Ale ten widok z kokpitu czasami potrafi pomóc, zwłaszcza jak jedziemy pod ostrą górę, bo kamera wtedy, ta zewnętrzna... O kurczę, ktoś mnie tutaj... Ktoś mnie tu znalazł. Co? Dzień dobry! Szykuje się bardzo ciekawy pojedynek. Tak. To wygląda jak wygrana z mojej strony leciutka. Nalajcie, gościu może jechać na dwójce i tak mnie pokona. Przynajmniej tym samym. Chyba że wykaże się jakimś fantastycznym pomysłem, na przykład na staranowanie gościa, co nie udało mi się za bardzo. Dobra, ale jedziemy póki co. Co? Jakie są moje zalety teraz? No, powiem wam, że niewielkie. Ani prędkość, ani przyspieszenie. Może delikatnie masa, ale widzieliście, że nie do końca.
Jedyne, na co mogę liczyć, to że gościu rozwali się w tym lesie przed lotniskiem. Siódmy poziom, no. Siódmy... Ej, bo się, on się rozwalił, co on robi? Ja jadę tu. No dobra, dał mi złudzenie wygranej, niestety. Ponieważ Koenigsegg Regera to jest to samochód, którym teraz jadę, ma tylko jeden bieg, także on nie potrzebuje tak jakby skrzyni biegów, ale on tak naprawdę ma skrzynię biegów, jest to skrzynia biegów z jednym przełożeniem, stale połączona z silnikiem. Nie ma tutaj sprzęgła, jak wciskam sprzęgło, nic się nie dzieje, poważnie. Nie ma tutaj sprzęgła, przynajmniej nie w Fordzie. No nie wiem, jak jest w rzeczywistości, nie jeździłem tym samochodem, ciężko powiedzieć, nie? To pewnie wiedzą specjaliści, którzy już dużo więcej czytali na temat tego samochodu niż ja. O, w końcu jakiś drop! W końcu coś ciekawego. To nie tak, że jestem fanem Volvo czy coś, no to jest naprawdę dobre auto tutaj na tym trybie. Volvo w zimie, Szwecja, kurde, nie ma nic lepszego. Ej, tutaj kogoś mamy. Chyba ma lepsze auto od mojego, no, nawet. Bo ładnie tam szybko sobie poleciał, ale jest czerwony. Czy to może być Mini Cooper? Mini Cooper? Chyba nie. Też ciężko powiedzieć z tej odległości. Co to jest? O, dobra, znalazł jakiegoś dropa. Znalazł sobie... Nie wiem, co on tutaj sobie znalazł. Ale... To był siódmy po... To... What? To był siódmy poziom Audi? Audi? Dobra, Audi tutaj było ukryte. Ja uciekam. Nie uciekamy. Robimy tak, robimy... Musimy mniej więcej wyczuć, gdzie pojawi się punkt. Tutaj. Niedobrze. Dobrze. Niedobrze, Lutek. Audi kontra Szwecja. Zobaczymy, co wygra. Myślę, że Audi ma spore szanse, patrząc na to, że mam trzeci poziom. No i znowu siódmy poziom mnie wyzywa, tym razem przynajmniej nie mam drugiego poziomu, bo mam trzeci, także no, jestem na znacznie lepszej pozycji niż poprzednio, ale mam szwedzkie Volvo, czyli samochód z krainy lodu, więc dlaczego miałoby mi się nie udać? No dlaczego? Kurde, to jest maksymalne przyspieszenie, jakie mogę osiągnąć tym samochodem. No zobaczcie, te kilometry tutaj rosną, jakby ktoś, nie wiem, liczył jedno złotówki. Daj spokój, daj spokój. Chyba będzie pojedynek Cooper kontra Cooper. Tutaj coś widzę. Nie! No dobra, powalczę. Tam jechał mi Cooper, a mi się wpieprzył ten Volkswagen. O, będzie ciężko wygrać teraz, ale nie poddaję się, bo jeszcze mam szansę. Mogę liczyć na to, że... Ej, to już trzeci pojedynek tego typu, no, gdzie ktoś ma dużo lepsze auto od mojego. I co? Marne szanse, ale czekaj, jestem... No, nie no, z przodu chyba nie, ten gościu jest zaraz za mną, ale... Musiał się gdzieś wcześniej rozwalić, na pewno. Jak tu teraz pojechać? Myślę, że powinienem kierować się w stronę drogi. No, gościu ma Ej, on został bardzo z tyłu, musiał się tam gdzieś nieźle rozwalić. Dawaj Mini Cooper, bo to jeszcze nie koniec gry. To jeszcze nie koniec gry, on jest daleko. A tam 800 metrów. Co on robi? On biegów nie zmienia, czy jak? O kurczę, to może być pierwszy wygrany pojedynek dzisiaj. To taki dziwny. Trzeci poziom od razu? Gdzie on pojechał? Co on robi? Ty, on pojechał na skrót, on pojechał dobrze? Nie. On może spojrzał na mapę, może wie, gdzie jechać na skrót. Trzymaj się, trzymaj się! Trzymaj się, Mini Cooper! Trzymaj się, nie poddawaj się, no. To tylko Volkswagen, damy radę. Patrz. O nie, muszę... O, wyminąć, jedź. Kto wygrał? Nie! To było zaraz gdzieś za płotkiem. Oh, fuck! Ja pierniczę, czy ja powinienem nazwać ten odcinek pechowy odcinek numer 2? No nie! Nie idzie w ogóle, ale czekałem na ten sezon trochę, bo jest teraz, zobaczcie, całe jezioro zategowane i możemy po nim jeździć, więc jak tutaj będzie zakończenie meczu, a to był pierwszy mecz, który wygrałem, który wiedziałem, że będzie trzeba przejechać sobie przez zamarznięte jezioro, wiedziałem, że tu będzie trzeba pojechać i przejechać na...
strzała i się wygra. Chyba był mój pierwszy wygrany mecz, zdaje się, nie? Tak mi się chyba wydaje. Że był właśnie w zimę, więc zimę dobrze kojarzę pod tym względem, jeśli chodzi o eliminatora. Ej, właśnie minąłem kolejnego gościa, który ma Porszaka. Ktoś teraz Urusa już sobie zdobył, widzę tutaj z lewej strony. Tam z przodu jedzie Porszak, jak mnie zobaczy, to będzie po mnie. O, chyba mnie... chyba mnie zobaczył czy coś, nie wiem. Dziś się za... No pewnie, że za mną jedzie. Cholera, zostawię spokoju, mam tylko tego pieprzonego Mini Coopera. Ej, ciekawa sprawa, tu był drop Lanci. Wziąłem sobie tego dropa, ale gościu tak jakby zlitował się nade mną. Pojechał sobie prosto, w ogóle się mną nie zainteresował, nie poczekał na mnie. Ha, jestem zaskoczony, to był totalnie randomowy gościu, taki act of kindness randomowy totalnie, Jezu. Śmieszne, bo to jest początek meczu i druga taka sytuacja, gdzie spotykam kogoś z naprawdę dużo lepszym samochodem i mnie po prostu... Już coś kręciło, no, bo chcę w końcu pokazać jakieś zwycięstwo, chociaż w pojedynku, niekoniecznie całego eliminatora, bo to nie jest takie proste. Ale teraz już mam Lancie S4, strasznie słabe dropy, powiem wam, nie trafiam nic teraz ciekawego. Ale przeważnie jest tak, że jak na początku idzie słabo, to później pójdzie lepiej. To jest tak jak w życiu trochę, wiecie, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, to jest taka sinusoida, wiecie co to jest sinusoida. Raz jest pod górę, raz z góry, raz jesteś na szczycie, raz u dołu. I trzeba się z tym liczyć, że takie sytuacje słabe są tymczasowe i zaraz będzie lepiej. I ja was zapewniam, że u mnie, z moją grą, też za moment będzie lepiej, też się poprawi. Proszę bardzo, tu się coś dzieje, ktoś tutaj śmiga, ktoś tutaj przegrywa, ktoś tutaj wygrywa, ktoś tutaj stoi i czeka na pojedynek. Na pewno ktoś z lepszym samochodem ode mnie, ale nieważne, ja się nie boję, ja podjadę do niego i zapytam, co u niego słychać. Czy on przypadkiem nie chciałby wziąć ze mną pojedynku, że on przypadkiem nie chciałby się ze mną pobawić w kotka i myszkę? Dzień dobry, drugi poziom. Galant. Powiem wam, że ta Lancia nie jest dużo lepsza od tego Galanta. Chociaż Lancia jest z poziomu trzeciego, a Galant z drugiego, no to mi się nią jeździ bardzo, bardzo słabo. Zarzuca jakoś ten tyłek na wybojach. No, jest bardzo, bardzo przeciętnie. Ale Galant! Cholera. To naprawdę nie jest mój odcinek. Ale Galant to jest... Patrz, nie... Zdusiłem go pod górę. Ale Galant to jest mistrz przeciętności, więc jak on mnie tu pokona, to będzie wstyd nieprawdopodobny. I ja kończę ten odcinek. Kończę ten odcinek. Naprawdę. O rady. Strasznie gościu mnie wyprzedził. Słuchajcie, mila 100 jardów do celu. O, będzie... Trzeci tak sromotnie przegrany odcinek. Pojedynek. I odcinek może też, nie wiem, 800 metrów. Słuchajcie, gościu mnie rozwali. Weźmie moją Lancię. Nie mogę w to uwierzyć, co tu się wydarza. Normalnie dzisiaj jest... Dzisiaj jest pech niesamowity. Od samego początku. Patrz! Ja nie mogłem tam pod górę ruszyć, bo samochód mi się zgasił, po prostu za wcześnie sprzęgło puszczałem czy coś, nie wiem. I gościu, ej, cały się spociłem z nerwów teraz, nie? Gościu mnie galantem rozwalił. Wiecie co? Brzydko teraz powiem, ale jest takie powiedzenie. Przemieniaj gówno w złoto. Wiecie czego to się tyczy? To się tyczy trochę tego, że... Jak na przykład ktoś uważa, że jesteś niefajny, albo coś o tobie złego powiedział i ty to przyjmiesz do siebie i też tak zaczniesz uważać. Powiedzmy na przykład, że... Nie wiem, wypadły ci przednie zęby. Te jedynki, jak to się mówi, nie? Wypadły ci przednie zęby i no, nie wyglądasz najlepiej, uzębienie jest jednak ważne. I wyobraź sobie, jakby teraz można było przemienić, odwrócić tę sytuację, żebyś był znany z tego, że nie masz tych jedynek. Mógłbyś być pierwszym na świecie człowiekiem, który rozgryza kamienie zębami, nie mając przednich zębów. Wyobraź sobie to, albo pierwszym na świecie człowiekiem, nie mającym przednich zębów, który rozwala orzechy w jakiś fantastyczny sposób. To jest właśnie ta przemiana. I my zrobimy podobną przemianę, to znaczy nie zamienię się tutaj na odcinku dziadka do orzechów. Co to było?
się urósł? Czekaj, co tu się wyprawia? Urósł, ściga się z Mini Cooperem i go chyba tam zlejpił mocno. Czekaj, czekaj, my będziemy pomagać. Nie wiem, czy udogonię tego Urusa, ale on coś tam robił złego z tym Mini Cooperem. Poczekaj, 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 to wyglądało źle. Ja się zamienię teraz w eliminatorowego szeryfa i zacznę przeszkadzać Urusowi. Co wy na to? Co on robi? Jeździ słabo, ty, a może go na pojedynek? Co? Czekaj, zaraz go... Mini Cooper zaraz go wyzwie na pojedynek. Dawaj, 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 jedź, jedź, jedź! Ta sama sytuacja. Oh! Nie wbiła mi się jedynka. Jedź, 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 Mitsubishi! Kurde. Ja wam trochę zazdroszczę czasami, jak gracie sobie na padach i czuć się nie przejmujecie. Gaz, hamulec, gaz, hamulec! Nie trzeba prawie skręcać. Oh. Wiecie, że jak ja po nagraniu odcinku z Eliminatora, to takie mam wrażenie, jakbym... Oczywiście jestem cały zlany potem, mimo że w pokoju mam taką temperaturę na poziomie 22 stopni Celsjusza, nie? Jestem zlany potem, naprawdę. To się trzeba nakręcić, trzeba zmieniać biegów. Nogi pracują troszeczkę, nie dużo, ale trochę pracują nogi. Ale przede wszystkim ręce, tutaj trzeba, wiesz, szybko reagować, no. Odrobinę skrętu i potem korygowanie tego skrętu na offroadzie. To jest... to trzeba się dużo nakręcić, tu się nie czuję tego samochodu tak fajnie jak w Assetto Corsie. Tutaj musisz mniej więcej na czuja zgadnąć, co się za autem robi, co się za autem dzieje, no. Kurde. Dobra, gonię, tam jest dużo graczy. Mam, słuchajcie, samochód z czwartego poziomu, no. Teraz nie ma bata, ja biorę kogoś na pojedynek i wygrywam to. Wygrywam to od razu. Chodźcie, patrz, tutaj mam kogoś. Dawaj go, dawaj go. O kuźwa. Kajenka. O, dobra, dobra, dobra. Jestem chyba bliżej. O, on jest już bliżej. On jest już bliżej. On jest... O nie. O nie, jest... Słuchajcie, 17 minuta odcinka. Rozwala mnie kolejny randomowy gościu. Tak z... Czy ja coś... Czy ja w ogóle cokolwiek dzisiaj wygram? Ja zmieniam taktykę. Ja zmieniam taktykę. Od tej pory... Dopóki nie znajdę samochodu z siódmego poziomu w dropie, nie biorę żadnego pojedynku. Bo to jakieś fatum dzisiaj jest, naprawdę, jakieś fatum. Ja nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje, cholera. Słuchajcie, przechodzę na wyższy poziom. Miarka się przebrała. Łyk, herbatki, poprawi wszystko. Gwarantuję wam, może nie uda się wygrać meczu jak kiedyś, ale to jest myk zwycięskiej herbatki i zapewniam was, że następny mecz będzie dużo lepszy. Także zdrówko. Wiem, wiem, co sobie myślicie, że prawdopodobnie przesadziłem, że wyciągnąłem teraz grube działo na eliminatora, ale ja nie mogę się patyczkować. Trzeba wszystkim pokazać, co potrafi magiczna herbatka. Obserwujcie, bijamy do mecza. Patrzcie, żadnych cięć, niczego. Wbijamy. Pierwszy gość, którego spotkałem, udowodnię wam, że magiczny łyk herbatki działa. Patrz, mamy pierwszego gościa. Kto to jest? Nieważne. Ścigamy go. Szukamy go. Jest przede mną. Patrz, 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 patrz. I już go mam. O kurde, bierze dropa, nie dopuścić do tego. Co on tu ma w dropie? Czwarty poziom, Subaru, nieważne. Nieważne, ja go rozwalę. Słuchajcie, to będą sekundy, dobra, co za mną jedzie? Okej, okay, może być, Mini Cooper będzie ciekawszy do pojedynku. Co, ej, chcecie zobaczyć, jak się wygrywa? Dobra, już po nim. On myśli, o, jakiś Mini Cooper, dobra, wyzwę go na pojedynek, to będzie słabek, tak jak ja. Nie. Ja tutaj się napiłem magicznej herbatki. To będzie teraz pogrom. To będzie... Powiedzcie mi, kiedy mam go rozwalić? Teraz już? Zaraz? Za moment? Będą chwile, naprawdę. Ja nie chcę być arogancki teraz. Ale ja się napiłem magicznej, zwycięskiej herbatki. Teraz każdy pojedynek to będzie ten zwycięski. To będzie pojedynek, w którym wy powiecie: o kurde, jak on to zrobił? O, ja pierniczę. Też tak chcę. Niech on mi powie, skąd ma tą herbatkę? Tak jest, zobaczcie. Jadę sobie normalnie drogą. Gościu chciał tutaj skrócić. Nie ma szans. Słuchajcie, to jest magiczna herbatka. Tego nie przeskoczysz. On mógłby tu ewentualnie pojechać na skróty. Ja tak zrobię, bo tu jest fajny skrócik.
Tutaj jakiś dropik. Ford Raptor, kurde, co za dziadostwo, nie biorę tego. Mini Cooper jest najlepszy, rozwalimy wszystkich. Pyk, pyk, pyk. Czy ja jechałem przed chwilą na neutralnym biegu? Nie wiem, nie patrzę na biegi, po prostu jadę. Dobra, dobra. Jedziemy pod górę. Nie no, już będzie poli, mówię wam. To już nie ma co nawet patrzeć na ten pojedynek. Biorę sobie samochód następny i ciśniemy na następny pojedynek. Słuchaj, to będą sekundy. Z 55 graczy wszyscy są moi, mówię. I pyk, proszę bardzo, z wygrana. Widzicie, jak działa herbatka? Mówię wam, no. No, ale to był taki łatwy pojedynek. Ten sam samochód kontra ten sam samochód, więc on... Jakby prosta sprawa. Bierzemy traktora. Da, proszę bardzo. Siemanko, jestem Luzek, witam was na kolejnym odcinku z Farming Simulator. Dzisiaj zaoramy kilku graczy moim nowym traktorem, proszę bardzo. Kogo dzisiaj przejedziemy? Mam wielkie koła. Ty, zobacz! W tym ciągniku ktoś zainstalował taki sam licznik jak ja mam. Też mam tutaj, patrzcie, licznik. I w ciągniku po lewej stronie, tam gdzie jest minimapka, też jest licznik, widzicie? Na kokpicie. Haha. Także mam podwójny licznik, żebym na pewno się nie pomylił, ile jadę. Tam mam w milach, tu mam w kilometrach. Komu tu pomożemy wygrać? Kto tam wygrywa? Ten z tyłu przegrywa. Z przodu jest jakiś Joe Lewis. Musimy go trochę spowolnić traktorem. Czemu nie? To jest zwycięski pojedynek, więc ja tutaj pomogę temu. O, tutaj mam kogoś na przedzie. Ktoś się tu będzie ze sobą ścigał, czy nie? Kogo my tam mamy? Jadą na przełaj ci tutaj. Wow, ale tu hopa była. Też jej nie widziałem, gościu z przodu się rozwalił. Czekaj, 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 ja mu muszę pomóc trochę, temu z tyłu oczywiście. Ciekawe, co ten uczestniczący w pojedynku sobie teraz myśli. What the fuck, odczep się gościu, przecież to nie twój pojedynek, co ty tutaj robisz, Dobra, faktycznie nie mój pojedynek, tu mam następny. Co to za owieczka? To nie owieczka, to jest... Jest jakiś wkurzony owiec. Co on robi? 10 poziom, dawaj go, to jest zwycięski pojedynek. Kurde, mam ci mówić, zobacz. Bierzemy Mercedesa z 10 poziomu, szalałeś? Chłopie, tu będą sekundy. Dobra, jak chcecie, żebym go rozwalił? Łyk herbaty, łyk zwycięskiej herbatki załatwi wszystko, mówią. Patrzcie, jedziemy przez lodowiec. Gościu się rozwalił. Ja wam mówię, to jest łyk zwycięskiej herbatki, no. Tu tego nie przeskoczysz. Patrz, co się dzieje. Jadę traktorem, już go wyprzedziłem. Znaczy, on ma delikatną przewagę, bo mój traktor, prędkość jego maksymalna wynosi... No, mniej więcej tyle, co tego Mercedesa na jedynce. Kurde, nie ma żartów, no bez żartów tu jest. Ale patrzcie, co się dzieje. Drugi poziom kontra poziom 10. Gościu się rozwala, a ja dojeżdżam do mety, proszę bardzo. Pyk, i już 10 poziom mam na warsztacie. To jest łyk zwycięskiej herbaty, tego nie przeoczysz, tego nie przeskoczysz. Dobra. Czyli co, bierzemy Mercedesa, czy zostajemy przy traktorze? Dobra, 10 poziom, Mercedes. Myślę, że taki całkiem w porządku samochód do wygrywania meczu. Ale problem jest taki, że on jest niezbyt dobry na offroady. Dlatego musimy znaleźć innego autka. I tutaj kogoś mamy. Kto tam może być? Jego samochód wygląda trochę jak SUV jakiś. To będzie dobry... To nie jest SUV, to jest Audi. Dawaj go. Jesteśmy na lodowcu, co nam tu może zagrozić? Nic nam nie zagrozi, bo żeśmy zrobili łyk zwycięskiej herbatki. To jest jak sok z gumi jagód. Patrz, co się dzieje. Audi kontra Mercedes, no. Odwieczny pojedynek, kto wygra? Nie, odwieczny pojedynek to chyba BMW kontra Mercedes. Who cares, jedziemy do celu. Molo. Tak, Mercedes jest bardzo nieprzewidywalny na nierównościach, na to trzeba uważać. Zobaczcie, że mimo, że mam Mercedesa z 10 poziomu, to Audi jest zaraz za mną, a to jest Audi z 2, czy nie wiem, tam z 3 poziomu. No, ja nadrabiam troszeczkę prędkością, przyspieszeniem, prędkością maksymalną i wszystkim, ale zobaczcie, że z tym Mercedesem łatwo jest wygrać. Taka jest prawda, nie? Dobra, dojechaliśmy do celu i mamy teraz okazję zmienić Mercedesa na coś innego z 10 poziomu. Oby.
Ty, to jest ten gościu, którego goniliśmy, ten z Mini Coopera. Dobra, Huracan. Honigan Group A, czyli Cosworth chyba, nie? Ford Escort, Cosworth. To jest dobre auto, ja już myślę, że nie zmienimy go do końca meczu. Teraz poszukajmy jakiejś kolejnej ofiary, która pozna smak, a raczej nie pozna smaku zwycięskiej herbatki, bo tylko ja znam smak zwycięskiej herbatki. Pamiętacie, co wam mówiłem? Przemieniaj kupę w złoto. Już nie będę mówił brzydko, bo to... Ja wiem, że mnie oglądają też młodsi. Ostatnio miałem taką propozycję na Messengerze, jeśli słuchasz tego, ziomek, to pozdrawiam. Napisał do mnie 11-latek i powiedział: Lucek, jak coś, ja chętnie mogę pograć ci na akordeonie u ciebie w mieszkaniu, co ty na to? No... Kurde... Dziwna propozycja, ale... Nie, czemu nie? Nie no, nie zaprosiłem go, bez przesady. Dobra, jedziemy do celu. Mamy... Uuu, w lesie się spotkamy z celem. Proszę bardzo, zero litości, słuchajcie, nie ma litości, to jest łyk zwycięskiej herbatki. Miałem tego nie robić, wiem, bo to jest przesada, no, to jest przesada, jak ja już wypiję ten sok z gumi jagód, to nie ma litości wtedy, no, wtedy się obudza we mnie zwierzę i atakuje, no. Jakby tyle w temacie, dobra, porobiony. No i losujemy, ja nie wiem, czy wybieram inny samochód, czy nie. A może ja pokonam wszystkich przeciwników, to już nie będzie trzeba do tej mety jechać. Nie, Aventadora nie biorę, na pewno nie. Kurde, zostaję przy tym, to jest dużo lepsze. Dobra, 18 graczy. Jedziemy zobaczyć, czy trafi kosa na kamień. I poszukamy następnego przeciwnika. Kogo my tutaj sobie teraz wylosujemy? O, proszę bardzo, dzień dobry. Co to za ładny pan? Dzień dobry! Ferrari! O kurde. Może być ciężko. Zobaczymy, czy mnie teraz uratuje łyk zwycięskiej herbatki. Muszę łyknąć nawet na tym pojedynku, bo... Może być naprawdę niefajnie. Ten gość, co jedzie za mną, lepiej by zrobił, gdyby pojechał asfaltem. Ale pojechał za mną, niedobrze, bo mój samochód bardzo dobrze się prowadzi na offroadzie, zwłaszcza takim, i świetnie, znaczy ja lepiej będę miał, wymijając wszystkie tutaj drzewa. On nie do końca, chociaż ma samochód z nieco lepszym przyspieszeniem i... z nieco lepszą prędkością maksymalną, ale to, jak widzicie, było, nie pomogło. Dobra, wygraliśmy. Znowu Aventadora mi proponują, nie? Nie, nie trafiła kosa na kamień, ale gdybym się nie napił zwycięskiej herbatki na tym pojedynku, mogłoby być krucho. Dobra, mamy tu następnego przeciwnika. Nie ma na co czekać. Co to za jeden? Oni już, wiesz, końcówka meczu, to będą mieli dobre auta raczej. Coś grubego, chyba urósł, siódmy poziom. Nie jestem pewny, ale coś fajnego. Ominął czwarty poziom, jest już na pewno nie czwarty. Widzisz, że też go goni coś szybkiego. Strefa kończy się chyba na jeziorze. Chodź. Myślisz, że masz za dobre auto? Nie chcesz mojego eskorta czasami? Plus, nie? Dobra, może być ciężko. Urus jest dosyć dobry na takie offroadziki. Ale cisnę gaz do końca. Także aż mnie stopa boli, aż mi stopa krwawi, wiesz? O, pyk. Z Urusem nie ma żartów, że trzeba uważać. Że zero tutaj błędu między... Dobra, rozwalił się. Herbatka jeszcze działa. Dobra, no słuchajcie, 10 rozwalony. Co mi tutaj za samochód będą proponować teraz? Co mi będą za samochód proponować? Nie, znowu Aventador. Serio? Ej, czekaj, jestem w strefie? Chyba tak. Tak, jestem w strefie, dobra. 8 graczy zostało, zaraz będzie ostateczny pojedynek. Zobaczmy sobie, jak wygląda mapa teraz. Wezmę sobie pada do ręki. I... O, ja sądzę, że będzie gdzieś tutaj punkcik, nie? Także już tam sobie jedziemy. Poprawimy tylko kamerkę, bo przesunąłem.
Pyk, pyk, pyk. Co dalej? Nie wiem, czy dobrze jadę, bo tutaj tak przez las to nie jest chyba najlepszy skrót, nie? Najlepszy z najlepszych. 3, 2, 1. O, shit, niedobrze, niedobrze. Niedobrze, ktoś tam jest pewnie na drodze. Będę musiał przeczołgać się przez ten las tutaj. O nie, nie wiem, czy mnie uratuje łyk zwycięskiej herbatki i ten szalony samochód. Ale nie poddajemy się, oczywiście walczymy do końca. Chociaż widzę, że tam... Czekaj, czekaj, to jest za górą. A jakbyśmy górę wzięli z prawej strony, czy to ma szansę wygrać wtedy? Aha. Ktoś jedzie asfaltem zupełnie tutaj. Nie jest to chyba dobry pomysł w tym momencie. Tak, spróbujemy górę wziąć z prawej strony, to może będziemy mieli jeszcze szansę ograć. Bo oni jadą chyba tą stromizną tam. To nie jest dobry pomysł. O kurde, ale kamienie! Szybko, herbatka, działaj! Rób coś! Ale głazy tam były. Górą pojechali, ale już... O nie, jedź! Górą pojechali, już są na szczycie tej góry, kurde. Dobra, nie poddawaj się, mamy Forda Escorta i łyk zwycięskiej herbatki tutaj musi działać, no. Także jedziemy do końca, oni muszą z tej góry, wiesz, jeszcze zjechać. Nie są żarty, tam naprawdę jest ciężko. Dawaj, dawaj, Escort. Wierzę w ciebie, Escort. O kurde, ale coś tam ładnie ciśnie na dole. Ludzkie będzie drugie. Ale zobaczcie, nie jechałem nawet w dobrą stronę. Drugi. No mówię wam, herbatka trochę przesada była, no ale szło mi naprawdę kiepsko, więc nie obyło się bez tego. Na następnym odcinku w takiej zupełnej ostateczności, jak będzie powiedzmy 15 minuta, nic nie wygram, to wtedy wejdzie herbatka, dobra? No, sorry, że tak na początku odcinka było kiepsko. No, tak jak mówiłem, no, czasami się zdarza, czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, trzeba się z tym pogodzić, takie jest życie. Moi drodzy, trzymajcie się, dziękuję, że byliście na tym odcinku. Na razie, hejas!